Snycerz kołowy jest zawodem rzemieślniczym, który powstał w górach Harcu około roku 1800. Snycerz nie wytwarza, jakby wynikało z oryginalnego niemieckiego określenia Reifendreher, opon do samochodów czy do wozów konnych, lecz niewielkie drewniane figurki. Kiedy około roku 1800 wydobywanie rudy cyny w górach Harcu przestało być opłacalne, ludzie musieli poszukać sobie innego źródła dochodów. Większość z nich zaczęła zajmować się rzeźbieniem w drzewie, snycerstwem. Prawdopodobnie każdy widział już kiedyś figurki bożonarodzeniowe z gór Harcu. Jednakże ręczne rzeźbienie drewnianych figurek trwało bardzo długo. Rozwiązaniem tego problemu okazało się koło snycerskie. Z okrągłej drewnianej tarczy snycerz sporządzał na tokarce koło posiadające zagłębienia i wybrzuszenia. Snycerz dociska do obracającej się drewnianej tarczy odpowiednio ukształtowane dłuta, co powoduje odwzorowanie na niej powierzchni zarysów przyszłej figurki. Tak uformowane koło zostaje pocięte na wąskie odcinki. Wybrzuszenia na kole przybierają postać np. głowy albo nóg zwierzęcia. Cały proces wytwarzania figurek tą metodą wymaga od snycerza bardzo dobrej wyobraźni. Snycerze kołowi używają najczęściej drewna świerkowego, które przedtem leżakowało w wodzie. Przez to drewno staje się miękkie i daje się dobrze obrabiać. Stopniowo zaczęto udoskonalać i poszerzać tą technikę poprzez zastosowanie kredy lub materiałów tekstylnych oraz doklejanie elementów figurek. Niektórzy ze snycerzy kołowych zaczęli się specjalizować w rasowych psach, zwierzętach lub ludziach. Wykonane tą techniką figurki są rozpoznawalne, ale mają też niestety bardzo ostre kanty. Dlatego są one jeszcze ostatecznie wykańczane przy pomocy noża snycerskiego i malowane. W ten sposób można stosunkowo szybko sporządzić bardzo ładne, niewielkie drewniane figurki. Dzisiaj pozostało już tylko niewielu aktywnych snycerzy kołowych. Jednym z nich jest Christian Werner, prowadzący zakład w Seifen w górach Harcu.